Wystawa Roberta Sumińskiego to jedna z imprez fotograficznych prezentowanych z okazji jubileuszu 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wernisaż odbył się w Domu Kultury Idalin. Jego takie pokazanie siebie w różnych odsłonach inspiruje, pokazuje troszeczkę inaczej, jak wygląda. No, ciekawa, zupełnie osobista wystawa. Wydaje mi się, że on właśnie taki jest, taki troszeczkę odizolowany od świata zewnętrznego, patrzący na świat troszeczkę innymi oczami niż wszyscy. Prezentowana wystawa Roberta Sumińskiego nosi tytuł Auto z Mory, a zdjęcia po raz pierwszy ujrzały światło dzienne podczas wernisażu. To będą moje portrety, autoportrety zrobione w tym roku. Zdjęcia są wszystkie nowe, nigdzie jeszcze nie pokazywane. Także dobrze było przyjść zobaczyć, dlatego że postanowiłem, że te zdjęcia nie będą w ogóle istniały w internecie. Zdjęcia powstały w ciągu bardzo krótkiego czasu, bo chyba w ciągu na tygodnia. Były specjalnie zrobione właśnie do tej wystawy. To ostatnia wystawa w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego.